dobry. Zanim przeczytam teksty biblijne przeznaczone na dzisiejszy dzień, pozwólcie, że podzielę się pewną refleksją. Pewien mój znajomy, sportowiec, wybitny, wielokrotny mistrz Europy w swojej dziedzinie, opowiedział mi ciekawą historię o swoim trenerze. Ten trener, kiedy był jeszcze młodym, bardzo młodym mężczyzną, uprawiał wspinaczkę i zdarzyła się taka sytuacja w jego życiu, że wspinał się gdzieś w górach i nastąpiło bardzo poważne zagrożenie jego życia. Tak poważne, że myślał, że właściwie niewiele mu zostało do tego, żeby umrzeć. Niewiele zostało do tego, żeby jego życie się skończyło. Ale jakoś, jakimś cudem, jakimś trafem udało się przetrwać to trudne doświadczenie i po nim stwierdził, że właściwie nie ma aż tak wielu ograniczeń, że z wieloma sprawami sobie radzi lepiej. Dlaczego? Dlatego, że są różne trudne zjawiska, zdarzenia, przygnębiające, ograniczające, ale jeśli nie ma zagrożenia życia, to możemy śmiało patrzeć do przodu. To, mimo że perspektywa nam się nieco zmienia, to przecież nie jest to koniec świata i ziemia nam się nie wali, nie usuwa pod nogami. I w tym kontekście chciałbym odczytać dzisiejsze teksty biblijne. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Psalm 40, wiersz 18. I z listu do Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz. Nadzieja nie zawodzi. I teraz bardzo proszę, żebyście do tego, co powiedziałem w kontekście takim świeckim, teraz pomyśleli sobie o tych tekstach biblijnych. Jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie, a nadzieja nie zawodzi. Proszę zobaczyć, jaką jako chrześcijanie mamy wspaniałą perspektywę. Kiedy dzieją się rzeczy złe, kiedy dzieją się rzeczy trudne, doświadczenia bolesne dla nas, przykre, związane z jakąś kłótnią, związane z jakimś nieszczęściem, wypadkiem, niepowodzeniem, ale mimo to żyjemy i nie ma zagrożenia dla naszego życia. Możemy powiedzieć, jestem ubogi i biedny, w jakiś sposób zostałem negatywnie doświadczony, ale przecież Pan Bóg myśli o mnie, jest ze mną, towarzyszy mi i nie jest to koniec świata. Może będę musiał zmienić moje plany, może będę musiał przesunąć je w czasie, wstrzymać się na jakiś okres z ich realizacją, ale Pan Bóg przecież jest ciągle ze mną i mnie nie opuszcza. I nadzieja nie zawodzi. A jako chrześcijanie mamy tę nadzieję nie tylko doczesną, że przecież jeszcze żyję i moje życie nie jest zagrożone, ale mamy tę nadzieję wieczną, że dzisiaj żyję tu i teraz, ale moje życie, choć przekreśli je śmierć, nie będzie zagrożone i nie jest zagrożone, bo jest wieczne, bo darował mi je Jezus Chrystus, Zbawiciel, bo Jego wyznaję jako mojego Odkupiciela i Bożego Syna. Więc myślę, że ta nasza chrześcijańska perspektywa jest o wiele lepsza, bo nie ma zagrożenia życia, bo to nasze życie jest wieczne. Trener, o którym wspomniałem, wykreował wielu wybitnych sportowców. Między innymi tego, który opowiedział mi tę historię. Tak jak powiedziałem, został wielokrotnym mistrzem Europy. I kiedy ów sportowiec, ten młody sportowiec, przeżywał jakieś swoje niepowodzenia i porażki, wtedy tę historię jego trener, jego mentor mu przypominał. To pozwalało także temu młodemu chłopakowi przejść przez wiele trudności i z nadzieją patrzeć w przyszłość, z nadzieją spoglądać do przodu. Tak jak powiedziałem, jako chrześcijanie mamy tę nadzieję nie tylko doczesną, ale przede wszystkim wieczną. Choćby wiele złego się tutaj działo, to przecież u Pana Boga będziemy żyć. Myślę, że to będzie dobre pocieszenie i że ta nasza chrześcijańska nadzieja, o której Paweł pisze, z pewnością nie zawodzi. Tej nadziei, tej pewności gorąco Wam wszystkim, sobie samemu zresztą też życzę. Zostańcie z Bogiem. Dobrego i błogosławionego dnia.